Rzućmy sobie okiem na moje Pajero z boku. Kiedyś tutaj, postaram się pokazać, o, tutaj znajdował się taki brzydki próg. Co ciekawe, jeszcze gdzieś na działce ostatniego znalazłem. I ja te progi usunąłem, były takie plastikowe paskudstwa z jakimiś dodatkowymi lampkami itd., itd. W ogóle mi się to nie podobało. Niestety, po usunięciu czegoś takiego, zostały mi cusie, nie wiem jak je nazwać, wystające cusie kawałki, które były częścią mocowania do tych całych plastików progowych. Jak możemy zauważyć, tutaj wreszcie się wszystko kupę trzyma, mianowicie poskręcałem to jakiś czas temu porządnie na blachowkręty. A te, które mi tu zostały, cusie, w ogóle mi się nie podobają. Postanowiłem, że je zaraz utnę i usunę. Po to, żeby ten samochód trochę zyskał wizualnie. Ale to nie wszystko. Przeglądając sobie YouTube'a, znalazłem gościa, który obciął tę część samochodu absolutnie do zera i koła wyszły trochę na wierzch. Samochód dzięki temu zaczął wyglądać dużo bardziej agresywnie. Pomyślałem, że zaryzykuję, użyję wyżynareczki i poobcinam te kawałki po to, żeby samochód zyskał trochę na wyglądzie. Myślę, że jakość tego mojego zderzaka już to jest tak fatalna, że nawet jeżeli coś mi tu nie wyjdzie do końca ładnie, to nie będzie to wielka strata. Nie było za bardzo jak podejść wyżynareczką, w związku z tym wykorzystałem sobie zwykłą piłkę do drewna.